Agnieszka Koster-Dudkowska, witam Państwa w poniedziałek 17 stycznia. Zapraszam na Jawor Express, który tradycyjnie rozpoczynamy od informacji epidemiologicznych. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 10445 nowych zakażeń. Z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 4 osoby. W Jaworznie potwierdzono 29 nowych zakażeń, 370 osób przebywa na kwarantannie. Niezapomniany koncert noworoczny już za nami. Widownia w hali widowiskowo-sportowej wypełniona była niemal po brzegi. Wszelkie koncerty noworoczne wymagają muzyki lekkiej i przyjemnej. Muzyczne nudziarstwo wykluczone. Ameryki tę opinię żeśmy nie odkryli. Jak należało się spodziewać, jaworznicki 20 już koncert noworoczny niemal szczelnie wypełnił widownię hali widowiskowo-sportowej. Koncert odbył się w niedzielę 16 stycznia. Dodajmy, że pomysłodawcą, organizatorem, wykonawcą i prowadzącym pierwszych koncertów noworocznych był Jan Wolański, który nadawał tym koncertom specyficzny i niepowtarzalny klimat. Szkoda jednak, że organizatorzy koncertu o tym nieco zapomnieli. Podczas 20 już koncertu publika żądna miłych wrażeń muzycznych pięknie na tę okazję wystrojona, świetnie się bawiła. Koncert prowadził znany dyrygent i na dokładkę ceniony klarnecista Wojtek Mrozek. Lista utworów idealnie na koncert noworoczny nadających się jest kosmicznie długa. Należało więc dobrać odpowiedni klucz. Jako producent, jako artysta staram się układać program w ten sposób, że jeżeli są dwie części, to żeby pierwsza część była bardzo atrakcyjna do odbioru, no i druga tym bardziej, bo druga część właściwie jest jakby zakończeniem, prawda, czyli finałem całego przedsięwzięcia. Utwory dobierałem sam, mam ich dużo więcej oczywiście, ale musiałem dobrać tak, żeby przedstawić pokrótce historię kina i muzyki filmowej, o którą bardzo tutaj właśnie proszono mnie w Jaworznie. I w ten sposób powstał właściwie bardzo duży program muzyki filmowej, ponad 30 kompozycji, które są przygotowane na właśnie taką obsadę, bardzo duża ilość utworów z wokalistami, co jest bardzo cenne. No i z tych 30, które wysłałem, te utwory zostały wybrane przez właśnie miasto Jaworzno, a potem ja je ułożyłem w odpowiedniej kolejności tak, żeby zadziałały. Koncert noworoczny zagrany w Jaworznie był koncertem premierowym. Choć muzycy i wokaliści na co dzień ze sobą nie pracują, atmosfera podczas prób była przykładna. Wszyscy artyści świetnie się bawili. Pierwsza część operetka, no właściwie jest to rozrywka sprzed 150 lat, 200 lat. Bardzo piękne kompozycje, bardzo żywiołowe, wesołe, humorystyczne, prawda, pełne humoru i nie wiem, uniesień miłosnych, piękne arie. Druga część, no to właściwie same bisy, można powiedzieć, że każdy utwór to jest, mógł być bisem każdego koncertu, prawda, jeden po drugim, prawda, właściwie niekończąca się lista bisów, które są z jednej strony bardzo liryczne, z drugiej strony są również utwory bardzo energetyzujące, czyli takie mocniejsze, na przykład marsze Indiana Jones, czy Star Wars, Gwiezdne Wojny, czy nawet by temat Bonanzy, bardzo śmieszny, który pamiętamy. Więc jest dużo utworów, które mają duży potencjał energii, a to się z kolei przekłada na artystów, bo lubią to grać. W części Viva Wiedeń, jak łatwo się domyślić, królowała muzyka Nomen Omen Królewskiego Wiednia. Był Strauss, Offenbach, Kalman i Lehar. To muzyka wyjątkowo lubiana przez maestro Mrozka. Muzykę Wiednia lubię właśnie za operetkę, za piękne arie, za piękne duety. No, Johanna Straussa za bardzo dużo muzyki orkiestrowej, prawda? Można zrobić piękny koncert z tylko samą orkiestrą, wykorzystując na przykład sam balet klasyczny. Może też być bardzo piękny koncert wiedeński, także no, jest to cała Biblia bardzo dobrej muzyki, która od wielu, wielu lat bardzo świetnie sobie radzi na salach koncertowych na całym świecie. W Hollywood mają receptę na wyśmienitą muzykę filmową. Cokolwiek tam nie powstanie, zawsze ma Oscarowe ambicje. W części Viva Hollywood publika gromko oklaskiwała utwory m.in. Williamsa, Morricone, Rody czy Webera.
Ciekawi nas, dlaczego w Hollywood wszystko im się udaje. Myślę, że dlatego, że selekcja kompozytorów, którym się udało tam dostać, to są właściwie genialne nazwiska, prawda? Williams jest kompozytorem, to jest legenda, która dzisiaj jeździ po całym świecie i gra koncerty ze swoją muzyką z Wiedeńczykami, z Berlińczykami i z największymi orkiestrami świata. Jest żyjącym kompozytorem, który jest niezwykły, prawda? Kiedy robiłem partyturę, bo sam robiłem partyturę jednej z jego kompozycji, no to jest to po prostu niezwykła partytura. Nie? To są zupełnie inne plany, zupełnie inne studia. Także to są świetni kompozytorzy, którzy wiedzą, co robią. Po prostu najlepsi. Jak zdradził maestro Mrozek, z koncertami zdołał już z 5 razy objechać świat. Mamy nadzieję, że artyści z koncertem noworocznym, choć nazwą go inaczej, wyruszą w długie światowe tournée. Zahaczając oczywista o Broadway. Uczniowie z Jaworznickiej Szkoły, odwiedzając naszą redakcję, mieli okazję poznać tajniki pracy dziennikarskiej. Szóstoklasiści z Jaworznickiej Szkoły Podstawowej nr 16 w ramach zajęć dziennikarskich odwiedzili redakcję gazety Co Tydzień i portalu jaw.pl. Zaciekawiona młodzież dowiedziała się, jak wygląda nasza codzienna praca. Uczniowie w pierwszej kolejności zobaczyli, w jaki sposób powstaje gazeta, a następnie zwiedzili studio nagraniowe, w którym mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności. Jaki jest twój ulubiony zawodnik? Neymar, ponieważ... Bardzo go lubię i dobrze gra w piłkę i kiedyś grał w Barcelonie. A jaki jest twój ulubiony klub piłkarski? Barcelona. Czy uprawiasz sport? A jak tak, to jaki? Tak, uprawiam sport, ćwiczę siatkówkę od 2 lat. Jakie jest twoje ulubione zwierzę i dlaczego? Moim ulubionym zwierzęciem jest pies. Dla mnie po prostu jest słodki i uroczy i lubię psy. Jakie jest twoje ulubione miejsce na spędzać czas wakacje? Lubię jeździć z rodziną do Chorwacji. Jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole? Ulubiony przedmiot w szkole? No to jak na razie chyba informatyka, bo jest dla mnie najbardziej ciekawa, bo inne za dużo roboty jest. Ja nie chcę zostać dziennikarzem, wolę zostać youtuberem. A dlaczego? No bo zarabia się dużo i no po prostu fajnie się nagrywa takie filmiki. Co jest najciekawsze w pracy dziennikarza? Robienie sąd, bo wtedy idziesz do ludzi i na przykład oni ci odpowiadają, co tam lubisz, czy co sądzisz na jakiś temat. A chętnie ludzie odpowiadają? Niezbyt. Chciałabym zostać dziennikarzem rzeczy, ponieważ na filmach to fajnie wygląda na przykład, to jest to może być ciekawe. Co robicie na zajęciach z dziennikarstwa? Przeprowadzamy sondy, idziemy w teren. Były tematy na przykład, żeby zrobić, jak uczniowie spędzają czas na przerwach. No i trzeba było robić zdjęcia albo remont w szkole i to było akurat dosyć trudne, bo nie było remontu i trzeba było robić takie zdjęcia. Czy pies może zostać terapeutą? Czym jest dogoterapia? Opowiedzą specjaliści z gabinetu terapii. W rankingu najlepszych szkół ponadpodstawowych w kraju najwyższe miejsce w Jaworznie zajęło 1. LO. W Jaworznie odpady wielkogabarytowe będą odbierane 2 razy w miesiącu. SM Górnik wyjaśnia, jak się do tego przygotować. W niedzielę 16 stycznia w hali sportowej MOSiR Milowice w Sosnowcu rozegrany został pierwszy w tym roku ogólnopolski turniej dzieci i młodzików w judo. W zawodach wzięło udział ponad 300 sportowców z kilkudziesięciu klubów z całego kraju. Dobrze przygotowani do startu zawodnicy Klubu Sportu Walki Satori Jaworzno prowadzeni do boju przez trenerów Łukasza Prochsę, Marka Taraburę oraz Krzysztofa Srokę 9 razy stawali na podium, zdobywając 4 złote, 2 srebrne i 3 brązowe medale. Najmłodsi zawodnicy jaworznickiego klubu rywalizowali w parterze, w którym o zwycięstwie decydowało skutecznie założone trzymanie. Niestety w pierwszym kwartale podwyżki cen żywności jeszcze przyspieszą. Zniesienie 5% VAT nie przełoży się na zahamowanie inflacji. W pierwszym kwartale tego roku czeka nas bardzo szybki wzrost cen żywności. Oczywiście w zależności od produktu, natomiast myślę, że
Raczej będziemy mówili o dwucyfrowych wzrostach niż o jednocyfrowych wzrostach i obawiam się, że nawet zejście z 5% VAT-u na niektóre produkty żywnościowe do zera nie spowoduje, że nagle zobaczymy obniżki cen żywności na półkach. Na to wszystko nakłada się również sytuacja na rynkach światowych i ewidentny niedobór niektórych surowców i ewidentne przerwanie również łańcuchów dostaw w zakresie środków do produkcji żywności. Więc to wszystko jakby razem się nakłada, plus jeszcze oczywiście to, co też jest bolesne dla nas jako konsumentów i producentów, to chociażby zmiany klimatyczne, które powodują bardzo gwałtowne zmiany chociażby takich surowców jak kawa, którą Polacy bardzo lubią pić. Mamy do czynienia ostatnimi czasy prawie z 80% wzrostem cen kawy na rynkach światowych, więc bardzo trudno jest utrzymać potem finalnie cenę produktu przy tak wysokim wzroście ceny surowca. Do tej pory nie widzieliśmy jeszcze de facto inflacji czysto producenckiej. Widzieliśmy głównie inflację handlową, czyli taką, gdzie te ceny rosły jakby już troszkę z powodu podejścia handlu, który zresztą też koszty ma zwiększone, bo przecież handel też potrzebuje energii, prądu i gazu do ogrzewania i wielu, wielu innych czynników. Natomiast teraz prawdopodobnie, a nawet z dużym prawdopodobieństwem, w pierwszym kwartale tego roku zobaczymy już efekt i skutek podwyżek producenckich. I niestety będą to bardzo bolesne efekty dla nas jako konsumentów i dosyć duże podwyżki. Ideologicznie rezygnacja z poboru VAT-u na żywność można powiedzieć, że jest bardzo dobra, ponieważ przy tak ciężkich warunkach, jakie widzimy w tej chwili, przy tak wysokiej inflacji cen żywności, przy tym jak mocno uderza ona w kieszenie Polaków, szczególnie również tych najmniej sytuowanych, no pobieranie jeszcze dodatkowego podatku wydaje się wręcz niemoralnym i niewskazanym absolutnie, więc zejście z tego podatku niewątpliwie jest dobrym pomysłem. Problem tylko polega na tym, że gdybyśmy mieli inflację na poziomie 1%, 2%, to zejście z 5 do 0 faktycznie moglibyśmy zauważyć już w swoich kieszeniach. I to szczególnie, ponieważ mówimy tu o produktach z koszyka podstawowego. Natomiast w sytuacji tak potężnej inflacji, tego, że szacujemy, że ona jest praktycznie w żywności dwucyfrowa już od pewnego czasu, wbrew temu, co jest pokazywane jako średnia, to tak naprawdę może się okazać, że ten ruch cenowy, ten ruch z podatkiem VAT właściwie pozostanie niezauważony przez konsumentów i nie powstrzyma w żadnym razie dalszej inflacji, dalszego wzrostu cen. Przy tak wysokiej inflacji i tak silnym spadku siły nabywczej pieniądza polskich konsumentów, taki ruch na obniżenie VAT-u w całości byłby na pewno dobrym ruchem, aczkolwiek pytanie, czy on zahamuje inflację. Myślę, że gdyby do tego dołożyć jeszcze zdjęcie opodatkowania i oakcyzowania chociażby właśnie energii, gazu i środków do produkcji, to być może faktycznie to podziałałoby. Natomiast jak na razie nic takiego nie widzimy. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Expressu. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia już jutro.